Siemaneczko, z tej strony Prono Gracz. Jak widzicie odcinek z kamerką, jeżeli będziecie chcieli więcej takich odcinków, dajcie lajka, dajcie suba, a na pewno będzie więcej takich odcinków. I pamiętajcie o tym, żeby subować z dzwoneczkiem, jeżeli będziecie chcieli w ogóle takie odcinki. A jeszcze mam do was prośbę, oglądnijcie całą reklamę, trzymajcie się i pamiętajcie, patrzcie teraz mordeczki. Mam dla was zwykły pakiet play, bo stwierdziłem, że na live kupię sobie właśnie ofertę specjalną i kupiłem ją, ale nie zdążyłem ją otworzyć, dlatego mam tutaj cztery skrzyneczki i mam po prostu takie, tak po prostu stwierdziłem, że otworzę skrzyneczkę i to co otworzy w tych czterech skrzyneczkach, to będę tym grał. Czyli na przykład otworzę pierwszą skrzynkę i dostanę punkty do tego, to wtedy będę tą grał postacią, więc zobaczymy. Zobaczymy co dropniemy, a może jakąś nową postać, więc musicie dać lajka za to, żeby było jak najwięcej takich openingów a la gierek, więc na pewno będzie takiego czegoś więcej, tylko musicie strzelić łapeczkę w górę, a my od razu ciśniemy z openingiem. Jest piątka, więc jest piątka, ośmiobitowiec. Pamiętamy, że pierwsza runda jest ośmiobitowcem, bo liczy się ten pierwszy. Jeżeli nie ma nowej postaci, czyli nowego zadymiarza, to gramy tą pierwszą postacią, czyli ośmiobitowcem tak naprawdę. Widzowie, ośmiobitowiec. Jest piątka, cały czas jest piątka. Frank był, więc druga runda solo Frankiem. Ciśniemy dalej, zobaczymy co dalej będzie. Ośmiobitowiec Frank. I uwaga, jest piątka, piątka jest, Bibi. Czyli ośmiobitowiec Frank, Bibi. I zobaczymy czy coś jeszcze trafimy, czy coś trafimy, żeby... Kurczę, fajnie by było coś trafić, nie? Ostatnia skrzyneczka, może szóstka chociaż. Piątka. I pam, czyli mamy cztery postacie. I zobaczymy, po prostu pogramy tymi postaciami. Mogliśmy coś trafić, mogliśmy czegoś nie trafić. Liczę widzowie, że oglądniecie do końca mordeczki, bo jak wiecie, najprawdopodobniej albo teraz już macie wspierających, więc będziecie mogli wspierać mnie co miesiąc, bo wbiłem te 4000 godzin. I jeżeli chcecie więcej konkursów i w ogóle, to nie pomijajcie reklam, bo zobaczymy, może YouTube coś da, jakieś pieniążki, dzięki temu wtedy będę mógł wam jakieś konkursiki robić, więc nie pomijajcie reklam, oglądajcie do końca, bo dzięki temu będę mógł robić większe konkursy, będę mógł więcej robić tych konkursów, więc liczę, że wy będziecie oglądać, a ja będę mógł za to robić dla was konkursy. Więc teraz gramy ośmiobitowcem, w starcie solo, widzowie. I zobaczymy jak tak naprawdę gramy tymi ośmiobitowcem. W ogóle jutro jest, czyli znaczy dzisiaj, jak wy to oglądacie, to dzisiaj najprawdopodobniej jest albo był, nie wiem kiedy wleci ten odcinek, ale najprawdopodobniej był właśnie Championsy. Pewnie po Championsach, więc możecie się pochwalić co tak naprawdę udało wam się podbijać, nie? Czy udało wam się wygrać te wszystkie tam gierki, czy jak to tam wam poszło, nie? Bo ciekawi mnie widzowie, ciekawi mnie naprawdę jak wam poszło, mnie ciekawi. Najprawdopodobniej na live to będzie, zobaczymy jeszcze, może live właśnie z tego będzie, z 8-bitów, znaczy z tych właśnie Championsów tak zwanych. Fajnie by było, bo pamiętacie jak był Skinobot, to słabo mi poszło, jeżeli widzieliście na live. Ale no, ciśniemy widzowie. W ogóle pamiętajcie o tym, żeby też wbić na Discorda, bo na Discordzie będzie info o odcinkach. Na przykład ostatnio będziemy też Top Model, będzie też odcinek właśnie, albo już był, nie wiem jak wy to oglądacie i nie wiem kiedy to puszczę tak naprawdę. I ciśniemy widzowie, nie? Ciśniemy. W ogóle musicie mi powiedzieć, czy wolicie z kamerką, czy bez kamerki, bo teraz tak samo nie wiem jaką macie spostrzeżenie na to, czy z kamerką, czy bez. Dobra widzowie, my musimy tutaj się skupić ewidentnie. O nie, mamy przypał ewidentnie. Dobra, ciśniemy widzowie. Dobra. Dobra, tu jest pani. A widzowie, nie no. Zaczynamy drugą rundę, nie ma co widzowie, bo kurczę tutaj 8-bitowcom nie poszło dobrze, ale zobaczymy tym Frankiem będzie ciężko zagrać tak naprawdę. Mi się zdaje, że Frankiem akurat nie uda nam się dojść do jakiejś lepszej rundki. Bo Franka, nie wiem czy wiecie, ale na live właśnie ostatnio trafiłem Franka, bo wiecie jak to jest, ja trafiam co chwilę jakieś nowe postacie. Ale no, więc ciśniemy teraz, zobaczymy jak Frankiem sobie poradzę, czy będzie dobrze, czy uda mi się dobrze pocisnąć. Dobra, tutaj mamy dwie skrzyneczki. Dynamajka tutaj mamy, więc czekamy po prostu. Dynamajk dostaje ciosa i tak naprawdę mamy już trzy klejnoty, więc naprawdę kozacko.
I teraz widzowie musimy pójść sobie tutaj na dół pójdziemy sobie. I pamiętajcie o tym, jeżeli oglądaliście już w tym momencie, to napiszcie kod. Jak napiszecie kod, to wam przypnę serduszko, zobaczymy kto w ogóle ten, kto jest, kto ogląda ten te. O nie, użyłem ulta, tutaj nikogo nie będzie, no tak. O nie, jeszcze tutaj problemy z siecią mam. Widzowie. Nie, no chyba trolujecie. Dobra, udało mi się, widzicie widzowie? Nawet jak są problemy z siecią i tak dajemy radę, nie? Nie ma co, czekajcie, no nie trolujcie mi, czekajcie, może się opanuje, bo trzeba poczekać chwilkę. Czekajcie. Opanowało się? Dobra, opanowało się na moment, kiedy już mam ten, więc zobaczymy teraz, dobra. Dobra, i teraz tylko ulta używamy i koniec. Boom. S. Jest winnik, jest jeden win. Frank nam pomógł, naprawdę, ostatecznie pomógł nam, więc dobra. Jeszcze zagramy, bo mieliśmy Pam, mieliśmy Franka i Bibi. Mieliśmy Bibi, więc zagrajmy sobie Bibi. I może po prostu tą Pam odpuścimy, zobaczymy tak naprawdę, ale zagramy sobie tym, zagramy sobie Bibi. Bo jeszcze Bibi właśnie trafiliśmy, nie? W czwartej skrzyneczce. Czekajcie, gdzie ja mam tutaj Bibi, widzowie, gdzie ja tu mam Bibi? Nie no, Bibi nie mam wysoko na pewno, bo ja tam nie wbijałem tą Bibi. Dobra, mam tutaj na pewnej mocy, więc ciśniemy. W ogóle Bibi to też fajna postać, ale nie wiem czy akurat na starcie na tą mapę nie będzie dobra. Dobra, ciśniemy, zobaczymy. Pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę subika, bo jak wbijemy 3000 subów, będzie naprawdę mega pioseneczka. Więc jak jesteście na live'ach, to wiecie doskonale, co to za pioseneczka będzie, bo były snippety już pokazywane, tak naprawdę. I no co mogę wam powiedzieć, dobra widzowie, teraz tutaj ciśniemy, zobaczymy co tak naprawdę wylosujemy tutaj. Czy uda nam się tutaj zwyciężyć to? O, ośmiobitowiec, no nie, no najgorzej. Kurczę, ośmiobitowiec. Dobra. Dobra, ja go skillem pocisnę, ja go skillem, właśnie. Dobra, udało się, 300 HP. Ej, w ogóle drugie miejsce, co jest grane widzowie. Dobra, ból tutaj jest, ojeju, o nie, dobra, on ma 11, czajcie to? Chłop ma 11. Dobra, jeszcze to wygram. Aj, prawie mi się udało wygrać, prawie widzowie udało mi się wygrać, widzowie. Dobra, ciśniemy to, wtedy zagramy jeszcze tą Pam może, co? Widzowie, jasne, że zagramy, nie? Jasne, że zagramy. Trzeba zagrać jeszcze tą Pam, żeby nie było, że tutaj nie gramy ten, to zagramy sobie jeszcze Pam. Czekajcie. No Pam to w ogóle będzie ciężko, ja w ogóle nie wiem, gdzie ja mam tą Pam. Nie, ja ją wbijałem chyba na 10 rankę, dobra, to zobaczymy, czy Pam jak mi poszło, bo jest pierwsze miejsce, jest drugie miejsce i zobaczymy, czy Pam na przykład trzecie miejsce, nie? Dobra, tutaj są dużo skrzynek, tutaj chyba będzie jedna. Chociaż jedna jest, dobra. Zawsze coś, nie? Dobra, i szybko teraz biegniemy tutaj. Mi się zdaje, że Sandy może nie udaje się zepsuć to. Dobra. Dobra. Jest dobrze. Sandy tutaj gdzieś będzie, co? Dobra, udało mi się. Ej, naprawdę kozak. Naprawdę jest kozak. Tu jest Tick. Tick będzie atakowany. A ja sobie tutaj zaatakuję Tickka. Dobra, udało się. Ej, kozacko widzowie, kozacko mega. Mam 6 klejnotów. Ej, Ems tutaj będzie atakowana. Dobra, ja sobie tutaj postawię ulta i zaatakuję sobie Emsik. Właśnie, no i kozacko, dobra. Lecimy widzowie dalej. Czekajcie, teraz... O kurczę, tu jest 8-bitowiec. Więc ja bym poczekał na chwilkę. Trzecie miejsce jest. Czy ja wykrakam i będę mieć trzecie miejsce? Nie no, widzowie, robimy pierwsze miejsce. Trzeba pierwsze miejsce wycisnąć tak naprawdę. 8-bitowiec jest tutaj. Dobra, czekajcie. Czy tutaj będziemy... Powinniśmy po prostu podejść. Właśnie, tak podejść, ale... Czyli wykrakałem trzecie miejsce, czyli mamy pierwsze, drugie, trzecie i tam nie pamiętam, które tak naprawdę było miejsce, więc co ja mogę wam powiedzieć? Tak naprawdę dziękuję za oglądanie, jeżeli oglądaliście do końca, to naprawdę dziękuję wam, dziękuję, że jesteście ze mną i liczę, że będziecie na live'ach, bo pamiętajcie o tym, że od poniedziałku do czwartku, nie, w sumie od poniedziałku do piątku codziennie są live'y, takie elekcyjne live'y. Więc po prostu subujcie, lajkujcie, komentujcie, na 3000 subów będzie naprawdę mega pioseneczka, więc liczę, że wbijemy to, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć, na razie, pół.